rodzina 4-letniego Mikołaja potrzebuje Państwa wsparcia. Bardzo Państwa prosimy o przekazanie 1,5% na Mikołaja. Kontrola Straży Miejskiej. W skrajnych sytuacjach skierowaliśmy 8 wniosków do sądu o ukaranie. Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Gdzie się zgłosić? Ze sprawami cywilnymi, rodzinnymi. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 10 stycznia. Kamila Krawiecka-Bryl. Rozpoczynamy serwis informacyjny. Od 15 lutego rozpocznie się akcja PIT za 2022 rok. W tym czasie każdy z nas będzie mógł oddać 1,5% swojego podatku na jakiś cel. Ten z pozoru niewielki gest ma wielką moc niesienia pomocy. Wie o tym rodzina 4-letniego Mikołaja, który urodził się bez lewego przedramienia i dłoni. Aby móc w przyszłości normalnie funkcjonować, potrzebuje wsparcia. To jest Mikołaj. Akurat, jak go odwiedziliśmy w domu z naszą kamerą, był podziębiony i nie czuł się najlepiej. Mimo to dał się poznać jako pogodny oraz ciekawy świata chłopiec. Jednak nie da się ukryć, że przeziębienie jest jego najmniejszym problemem. Mikołaj urodził się z taką wadą, nie ma lewej dłoni oraz części lewego przedramienia. Także to jest wada wrodzona. I z tego względu potrzebna jest rehabilitacja. Myślimy też o protezowaniu syna, z tym, że już 2 lata, Mikołaj ma 4 lata, przez okres 2 lat miał protezę, najpierw kosmetyczną, na której mógł raczkować, później taką funkcjonalną z odginanym palcem, która nie do końca sprawdziła się. W chwili obecnej nie ma protezy, ale myślimy o tym, żeby w przyszłości go w taką protezę zaopatrzyć. Z tym, że już taką bardziej funkcjonalną, bardziej zaawansowaną. A to wszystko kosztuje. Najlepiej wiedzą o tym rodzice Mikołaja. Rehabilitacje Mikołaja są drogie, aczkolwiek Mikołaj w chwili obecnej potrzebuje również, tak jakby cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej i opóźniony rozwój mowy. Także dochodzą do tego jeszcze zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne, więc cały koszt to jest około 1800 zł miesięcznie. A do tego, jeżeli mówimy jeszcze o tych protezach, które są niezbędne do chociażby prawidłowego rozwoju, prawda? Tak. Tak, tak. To są taka już proteza mechaniczna, czyli funkcyjna, to jest koszt około kilkudziesięciu tysięcy złotych. Teraz technika coraz bardziej się rozwija, są protezy bioniczne, gdzie możliwość jest poruszania każdym palcem w takiej protezie i to jest już kilkaset tysięcy złotych. Mama Mikołaja na co dzień jest także kierownikiem sekcji jakości, kształcenia i spraw studenckich w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Władze uczelni wspierają jej rodzinę jak mogą, ale potrzebna jest większa pomoc. Stąd apel. Bardzo prosimy o przekazanie 1,5% podatku dla Mikołaja. Mikołaj jest podopiecznym Dolnośląskiej Fundacji Ochrony Rozwoju Zdrowia. Także bardzo Państwa prosimy o przekazanie 1,5% na Mikołaja. Można oczywiście dokonywać drobnych darowizn. Rodzina Mikołaja dziękuję za pomoc i okazane serce. Powracamy do kontroli przeprowadzanych przez Straż Miejską. Materiał Adriana Andruszkiewicza. Strażnicy miejscy przeprowadzają kontrolę przydomowych palenisk. Co roku jest ich kilkaset. Jak wyglądają statystyki ostatnich 12 miesięcy? Na te kontrole, które już wykonaliśmy, a wykonaliśmy w ubiegłym roku 393, nałożonych zostało aż 40 mandatów. W skrajnych sytuacjach skierowaliśmy 8 wniosków do sądu o ukaranie. Sąd zajął stanowisko, karając dość wysokimi grzywnami. Jedna ze spraw zakończyła się grzywną w maksymalnej kwocie 5 tysięcy złotych. Natomiast mandat za palenie nieodpowiednimi materiałami to 500 złotych. I tutaj przestrzegamy oczywiście przed procederem spalania odpadów, jakimi są płyty meblowe, jakieś materiały pochodzenia drewnopodobnego, ponieważ jest to po pierwsze zanieczyszczanie środowiska, zatruwanie siebie i sąsiadów, a poza tym no jest to nielegalne, niezgodne z przepisami. Jakość powietrza zależy w dużej mierze od nas samych i warto o tym pamiętać.
Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, może bezpłatnie skorzystać z usług prawnika, doradcy czy mediatora. Gdzie się udać w tej sprawie? Więcej w materiale. W nowym roku przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnika, doradcy czy mediatora. Mieszkańcy powiatu karkonoskiego najczęściej zgłaszają się ze sprawami cywilnymi, rodzinnymi oraz karnymi. Zdarzają się również sprawy dotyczące zabezpieczenia społecznego. Aby z niej skorzystać, trzeba spełnić jednak jeden warunek. Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy? Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie o niemożności odpłatnego korzystania z pomocy prawnej. Dotyczy to również osób prowadzących jednoosobowej działalności gospodarczej, które to osoby nie zatrudniały w przeciągu ostatniego roku żadnej osoby oraz muszą również te osoby również złożyć oświadczenia dotyczące pomocy de minimis. W większości gmin powiatu karkonoskiego można skorzystać z nieodpłatnej pomocy. Mamy lokale w Szklarskiej Porębie, w Karpaczu, w Podgórzynie, w Piechowicach. Mamy również w starostwie powiatowym przy ulicy Podchorążych 15 w naszym budynku. Również jest przez jeden dzień w tygodniu udzielane są te porady. Wszystkie niezbędne i aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej powiatkarkonoski.eu. A rejestracja wizyt do wszystkich punktów w powiecie realizowana jest także telefonicznie pod numerem 75 64 73 111. Wczoraj jeleniogórscy policjanci w naszym regionie zatrzymali aż 5 osób, które kierowały pojazdami po alkoholu. Nietrzeźwi kierujący mieli od promila do ponad 2,5. Dwóch z nich to rowerzyści, którzy za popełnione wykroczenie zostali ukarani mandatami po 2,5 tysiąca złotych. Przypominamy, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem. Za ten czyn grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. Kierowcom, którzy naruszyli sądowe zakazy, grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Do zobaczenia.